Film powstał dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W poprzednich odcinkach zapoznaliśmy się z przyrodą brzegu morskiego i strefy pozostającej pod jego wpływem. Dziś popatrzmy na przyrodę i krajobrazy obszaru położonego dalej od morza, po Jeziorze Kaszubskiego. Pod wieloma względami jest ono miejscem wyjątkowym i to nie tylko w skali polskiej, ale i europejskiej. Jego najcenniejsze fragmenty są chronione między innymi w rezerwatach i ostojach Natura 2000. Współczesna rzeźba terenu zaczęła tu powstawać zaledwie 13,5 tysiąca lat temu, kiedy na obecnych ziemiach polskich skończyła się epoka lodowcowa. Z wysoczyzny położonej w centrum regionu i wyniesionej do około 240 metrów nad poziomem morza wyrastają wzgórza Moreny Czołowej. Najwyższe z nich, Wieżyca, sięga 329 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym naturalnym wzniesieniem na całym niżu europejskim. Rzeźbę wzbogacają długie i wąskie, głębokie nawet do 60 metrów, doliny, które zostały wyrzeźbione przez wody płynące pod lądolodem. Nazywa się je rynnami podlodowcowymi lub dolinami rynnowymi. Dzięki sąsiedztwu obu tych form, lokalne różnice poziomów mogą sięgać nawet 200 metrów. Wzgórza Pojezierza pod względem klimatu i oddziaływania na otoczenie przypominają prawdziwe pasmo górskie. W porównaniu z niżej położonym sąsiedztwem, opady są wyższe, temperatury w lecie niższe, dłużej zalega pokrywa śniegowa. Urozmaicona rzeźba powoduje zróżnicowanie warunków klimatycznych oraz procesów zachodzących na stokach wzgórz i dolin. Nic więc dziwnego, że przyroda żywa Pojezierza odznacza się wieloma cechami charakterystycznymi dla niższych położeń górskich. Świadczy o tym występowanie wielu gatunków o podgórsko-górskim typie rozmieszczenia, takich jak żebrowiec górski czy świeżąbek orzęsiony. Morenowe wzgórza i zbocza dolin rynnowych są domeną lasów bukowych. W zależności od lokalnych warunków ich runo jest zróżnicowane florystycznie. Od bardzo bujnego na żyznych glebach do skąpego na uboższych. Wyjątkowym siedliskiem są pokłady kredy jeziornej, na których wykształca się unikatowy w Polsce las bukowy o bardzo bogatym runie. Jego cechą charakterystyczną jest występowanie licznych storczyków, w tym najpiękniejszego w Polsce gatunku – obuwika. Buczyna storczykowa jest chroniona w rezerwacie Ostrzycki Las w Ostoi Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego. Pojezierze Kaszubskie obfituje w jeziora. Najbardziej charakterystyczne są jeziora rynnowe, położone w rynnach podlodowcowych. Są one także największymi i najgłębszymi jeziorami regionu. W rynnach występują także niewielkie zbiorniki, które są pozostałościami dawnych jezior rynnowych. Bardzo interesującym typem jezior ze względu na ich specyficzną roślinność są tak zwane jeziora lobeliowe. Są one niewielkie, bezodpływowe i odznaczają się wodą ubogą w sole mineralne. Występuje w nich kilka specyficznych gatunków, w tym lobelia jeziorna, od której pochodzi nazwa tych zbiorników. W Polsce występują niemal wyłącznie na Pojezierzu Pomorskim, a ich największe zagęszczenie jest na Pojezierzu Kaszubskim. Jeziora stopniowo zanikają.
Może to być efektem obniżania poziomu wody spowodowanym naturalnym pogłębianiem wypływających z nich rzek. Inną przyczyną jest wypełnianie materiałem przyniesionym przez rzeki lub zarastanie przez rośliny i wypełnianie przez ich szczątki. Rzeki Pojezierza odznaczają się licznymi cechami różniącymi je od pozostałych rzek Polski. Są to zwłaszcza brak powodzi po dużych opadach i roztopach oraz brak katastrofalnych niżówek spowodowanych letnią posuchą. Te właściwości zawdzięczają dużej zdolności magazynowania wody przez jeziora i torfowiska. Specyficzną cechą rzek Pojezierza Kaszubskiego jest to, że odcinki pochodzenia rzecznego stanowią niewielką część ich biegu. Wynika to z faktu, że współczesne cieki wykorzystują różne starsze obniżenia i stopniowo przekształcają je w dolinę rzeczną. Typowo rzeczną genezę mają tylko rozcięcia przesmyków dzielących jeziora oraz przełomy, z których najpiękniejszym i najbardziej znanym jest Jar Raduni w Ostoi Natura 2000, Jar Rzeki Raduni. Na Pojezierzu Kaszubskim występują liczne torfowiska. Torfowiska niskie rozwijają się w zabagnionych dolinach rzek, obniżeniach jeziornych, na obszarach źródliskowych i są zasilane przez wody zasobne w związki pokarmowe. Tworzą je wysokie byliny o dużych wymaganiach siedliskowych, jak trzciny, oczerety i wysokie tużyce. Czasem woda zawiera dużą ilość zasad i wtedy może powstać tak zwane torfowisko alkaliczne. Jedno z nich należy do najcenniejszych w Polsce i jest chronione w rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie i w Ostoi Natura 2000 pod tą samą nazwą. Rosną tu wielkie rzadkości florystyczne, jak storczyki, chroniony na obszarze całej Unii Europejskiej lipiennik Lesela i chroniony w Polsce kruszczyk błotny oraz rzadkie w Polsce mchy, błyszcze włoskowate i mszar krokiewkowaty. Torfowiska wysokie powstają i utrzymują się dzięki wodzie pochodzącej wyłącznie z opadów. Są one bardzo ubogie w związki mineralne, w wyniku czego mogą tu rosnąć tylko nieliczne rośliny przystosowane do tych ekstremalnych warunków. Niemal cała powierzchnia pomorskich torfowisk wysokich jest porośnięta przez lasy, głównie przez sosnowy bór bagienny, na przykład w rezerwacie i Ostoi Staniszewskie Błoto. Ma on naturalny skład florystyczny, ale w większości rozwinął się wskutek różnych form działalności człowieka. Charakteryzuje się występowaniem licznych torfowców, a także bagna zwyczajnego i borówki bagiennej. Torfowiska przejściowe mają cechy pośrednie między torfowiskami niskimi i wysokimi. Są one bardzo zróżnicowane. Do gatunków typowych dla znacznej części torfowisk przejściowych należy rzadka i objęta ochroną prawną bagnica torfowa, a także bardzo częsty torfowiec kończysty. Z torfowiskami wysokimi i przejściowymi często są związane jeziora dystroficzne. Woda w nich jest uboga w substancje odżywcze, ale bogata w nadające ciemną barwę związki pochodzące z torfu. Otacza je pływająca na powierzchni mata zbudowana z torfowców, wełnianek, żurawin i kilku innych gatunków, która stopniowo pokrywa taflę, a z czasem może całkowicie ją przykryć. Pora pożegnać się z tym fascynującym regionem.